Trzy liczby, których suma jest równa 31, tworzą rosnący ciąg geometryczny. Jeśli od ostatniej liczby odejmiemy 16, to otrzymamy ciąg arytmetyczny. Wyznacz te liczby. W zadaniu mamy znaleźć trzy liczby, nazwijmy je A, B i C, które tworzą rosnący ciąg geometryczny. Wiemy, że suma tych liczb ma wynosić 31, czyli A plus B plus C ma wynosić 31. Jeśli dwie pierwsze liczby pozostawimy bez zmian, a od trzeciej odejmiemy 16, to dostaniemy ciąg arytmetyczny. Ponieważ mamy trzy zmienne, musimy znaleźć trzy równania. Jedno równanie już mamy, wiemy, że suma tych trzech liczb daje nam 31. Wiemy też, że liczby A, B i C tworzą ciąg geometryczny. Zastosujmy więc wzór na związek między sąsiednimi wyrazami ciągu geometrycznego. Wiemy, że wyraz środkowy podniesiony do kwadratu jest równy iloczynowi dwóch wyrazów skrajnych, czyli A razy C. Mamy więc drugie równanie z tymi samymi trzema niewiadomymi. Natomiast trzy kolejne liczby, czyli A, B i C minus 16, tworzą ciąg arytmetyczny. Zastosujmy więc wzór na związek między trzema sąsiednimi wyrazami w ciągu arytmetycznym. Czyli wyraz środkowy jest średnią arytmetyczną wyrazów skrajnych, czyli A plus C minus 16 na 2. Może ponumerujmy nasze równania, czyli to będzie równanie pierwsze, tu jest równanie drugie i tu mamy równanie trzecie. Proponuję, aby z równania trzeciego wyznaczyć wzór na sumę A plus C, którą wykorzystamy w dalszej części. Czyli najpierw obustronnie pomnożymy przez 2, czyli dostaniemy 2B, to jest A plus C minus 16. A następnie minus 16 przenieśmy na lewą stronę, czyli stąd dostaniemy, po prawej stronie zostanie nam A plus C, czyli to, co chcieliśmy, a po lewej stronie zostanie nam 2B plus 16. Ponieważ dodawanie jest przemienne, możemy pierwsze równanie zapisać troszkę inaczej. Zamieniamy kolejność, czyli dostaniemy, że A plus C plus B to jest 31. A następnie do tego wzoru, do tego równania, pod wyrażenie A plus C wprowadzimy wyrażenie 2B plus 16. W ten sposób uzyskamy równanie z jedną niewiadomą B. Więc podstawmy. Zamiast A plus C wprowadzamy 2B plus 16. Do A plus C było jeszcze dodane B. I to wynosiło 31. Wyredukujmy wyrazy podobne po lewej stronie, czyli mamy 2b plus b to będzie 3b, plus 16 da nam 31, czyli 3b to będzie 31 minus 16, czyli 3b to jest 15, podzielmy obustronnie na 3, czyli nasze b wynosi 5. Wiemy już, że b wynosi 5, więc możemy z powrotem do równania trzeciego pod b wstawić piątkę, czyli mamy 2 razy 5 plus 16, to jest a plus c. Oczywiście mamy tutaj 10 plus 16, czyli 26, daje nam a plus c. Możemy więc teraz z tego równania wyznaczyć wzór albo na a, albo na c. Proponuję wyznaczyć wzór na c. Czyli C to będzie 26 minus A. Teraz możemy podstawić pod B i pod C do równania drugiego nasze wyrażenia. W ten sposób dostaniemy równanie tylko z niewiadomą A. Czyli mamy do drugiego. Nasze B wynosiło 5, czyli dostaniemy 5 do kwadratu. A przepisujemy, a zamiast C wstawiamy wyrażenie 26 minus A. Up
uprośćmy to równanie, czyli mamy 25, to jest 26a minus a kwadrat. Dostaliśmy w ten sposób równanie kwadratowe z niewiadomą a. Proponuję, aby wszystko przenieść na jedną stronę, może na lewo, czyli po przeniesieniu dostaniemy a kwadrat minus 26a plus 25 wynosi 0. Musimy rozwiązać więc takie równanie kwadratowe z niewiadomą a. Aby rozwiązać to równanie, obliczymy deltę, czyli mamy b kwadrat, czyli minus 26 do kwadratu, minus 4ac, tu jest kolizja oznaczeń, więc pamiętamy, że nasze a to jest współczynnik stojący przy a kwadrat, nie, u nas nie ma x, tylko jest a kwadrat, czyli będzie 1 i razy c, czyli wyraz wolny, czyli 25. Więc delta wynosi 676 minus 100, czyli mamy 576. Pierwiastek z delty to jest 24. Policzmy więc A1 i A2, czyli mamy minus B, czyli dla nas 26, minus pierwiastek z delty przez 2A, co nam daje 2 na 2, czyli 1. I A2, czyli minus B plus pierwiastek z delty przez 2A, co nam daje 50 na 2, czyli 25. Teraz znając A, możemy już policzyć C, czyli dostaniemy C1, to będzie 26 minus A1, czyli 1, co nam daje 25. Natomiast C2 to będzie 26 minus A2, czyli 25, co nam daje 1. Nasz ciąg wygląda więc następująco. Albo najpierw jest 1, następnie jest B, czyli 5 i na końcu 25. Lub też najpierw mamy 25, później mamy 5 i na końcu 1. Zwróćmy uwagę, że trzy liczby miały tworzyć rosnący ciąg geometryczny. Czyli z tych dwóch rosnącym ciągiem geometrycznym jest ciąg pierwszy. Stąd też to jest nasza pierwsza liczba, druga liczba i trzecia szukana liczba.